Cześć, witam wszystkich serdecznie z warsztatu. Dzisiaj kilka słów na temat lakierów. Kupując lakiery, większość pewnie ma od razu przed oczami pięknie polakierowane główki suchych, mokrych muszek, nimfek. Ale nie każdy lakier do czegoś takiego się nadaje. Nie nadaje się do tego na przykład taki lakier Bogdan Gawlik. Dlaczego? Bo jest on bardzo rzadki i ciężko nam taką główkę będzie wykonać, ponieważ on z racji swojej konsystencji wsysa się, wpija w nić czy w jakieś tam podkłady i trzeba by było nakładać bardzo dużo warstw takiego lakieru, co jest po prostu żmudne. Lepiej wybrać do tego celu jakiś lakier gęstszy, który daje też taką bardziej szklistą powłokę. Ale co jeszcze o tym lakierze akurat? Ja tutaj mam clear, czyli przeźroczysty. Zaczniemy sobie najpierw od opakowania, które według mnie jest bardzo dobre, ponieważ jest szersze, krótkie, co zapobiega przewróceniu. Ci z was, którzy spędzili lata przy imadle, na pewno nie jeden raz przewrócili sobie taki szelak, a da się to zrobić o wiele łatwiej niż taką buteleczkę i słyszeli tylko takie bulk, bulk, bulk i wszystko ufajdane w lakierze. Buteleczka to jest raz na bardzo duży plus i przede wszystkim aplikator, który tutaj już jest, jest igiełka bardzo cienka, którą możecie dotrzeć do jakichś miejsc trudno dostępnych. Super się tym aplikuje. Do czego jeszcze ten lakier wam się przyda? Z racji tego, że on jest rzadki i kleisty, on się nam wessie w nić, ten materiał, który posmarujemy takim lakierem, przyjmie fajnie i jest on też mocno taki klejący. Dzięki temu jest to idealny lakier na wszelkiego rodzaju jakieś podkłady na wzmocnienia, czyli na przykład zrobimy sobie podkład pod quilla, nanosimy kropelkę i rozprowadzamy tego lakieru, a później owijamy quilla. Oczywiście później też sobie możemy tego quilla zabezpieczyć powierzchnią, czyli polakierować go. Tak samo jak nawijamy na przykład pióra z sterówek bażanta, robiąc brązki czy jakiekolwiek inne materiały. Ja wam teraz pokażę, jak to się właśnie fajnie klei, jakie to jest mocne. Ja sobie wezmę na palce troszkę, żeby wam zobrazować, jak ten właśnie lakier działa. I potrzymam sobie chwilkę. Zobaczycie, jakie będą teraz tego efekty już po chwili. Już się zaczyna kleić troszeczkę. Widzicie? To się lepi tak jak kleje na przykład szewskie typu Butaprem albo taki fajny klej sprayu jest Patek, z którym czasami reperuje kolegom spodnie. Zmuchniemy troszkę. Robi się z tego taka guma. Popatrzcie, już mi to, jak muchnąłem, palce chwyta. Patrzcie. I taki lakier, jak nam stęgnie na nałożonym podkładzie i później na owiniętym materiale, bardzo mocno ustali nam muchę. Jest naprawdę pod tym względem świetny. Może nie nadaje się do lakierowania główek, ale do ustalania
wszelkich materiałów do wzmacniania much, moim zdaniem jest rewelacja. Na minus jedynie ta etykieta tutaj, bo to palcem mogę zatrzeć wszystko i no nie widzimy, co tutaj było napisane, co może troszeczkę uprzykrzyć życie osobom początkującym, które kupią w jednym sklepie taki materiał, drugi takim, w trzecim takim, później nie pamiętam, gdzie to, nie pamiętają, gdzie na przykład kupili to i robi się problem. Ale no nie jest to coś, co powiedzmy zmniejszy funkcjonalność tego lakieru w naszym warsztacie. No i to by było na tyle. Widzimy się kolejnym razem. Jeżeli będziecie chcieli coś jeszcze o materiałach, zostawiajcie łapki. Im więcej łapek będzie, tym więcej będzie jakichś filmików o materiałach. Jeżeli możecie, napiszcie jakiś komentarz, co by Was interesowało. Zostawcie subskrypcję dla powiadomień i zwiększenia zasięgu. I to było na tyle. Widzimy się w następnym filmiku. Trzymajcie się, cześć.